Pandemia to bardzo trudny dla wszystkich czas, ogromnie stresujący. Martwimy się o swoje zdrowie, życie, o pracę, o naukę, o szkołę. Martwią się wszyscy i bardzo różnie reagują. Pomocy specjalistów, psychologów, psychiatrów wymagają już dzieci w wieku szkolnym, studenci, osoby dorosłe, ale coraz częściej mówi się o tym wprost, że tej pomocy wymagają lekarze, personel biały, a więc ludzie, którzy pracują na pierwszej linii pandemicznego frontu. Czuję się zmęczona, ale to towarzyszy naszej pracy zawsze, także to jest po prostu, to są nowe procedury, do których musimy się dostosować i na pewno przetrwamy. Sytuacja nowa, trzeba sobie z nią poradzić, natomiast trzeba patrzeć w przyszłość, bo sytuacja minie, bo każda epidemia mija. Wiosną nikt nie przypuszczał, że pandemia będzie trwała tyle miesięcy. Wtedy byliśmy zestresowani niepewnością nowej sytuacji. Teraz już wiemy, że koronawirus jest groźny i nieobliczalny. Ludzie są zmęczeni, o czym mówią otwarcie. Coraz trudniej jest się podporządkowywać, przestrzegać zaleceń. Coraz częściej też słyszymy o bliskich, albo sami chorujemy, albo bliscy chorują, więc jesteśmy w coraz większym napięciu. Na szczególny stres narażeni są lekarze i pielęgniarze, słowem cały biały personel pracujący na oddziałach zakaźnych, zarażonymi i chorującymi na COVID-19. To dla wszystkich bardzo trudny czas. Trudny, ale dla pacjentów najtrudniejszy, dla lekarzy równie trudny, ponieważ z jednej strony musimy starać się, żeby było jak najlepsza sytuacja dla chorych zakażonych COVID z objawami choroby, a z drugiej strony cały czas musimy widzieć osoby chore czasami na cięższe choroby niż COVID, które nie powinny i nie mogą czekać. Takie dylematy, stres i obawa o bezpieczeństwo bliskich sprawiają, że medycy coraz częściej potrzebują wsparcia psychologów i psychiatrów, a ci namawiają, by teraz szczególnie starać się dbać o rodzinne i przyjacielskie kontakty. To, co jest szczególnie teraz istotne, to relacje. Czy mimo, że się nie spotykamy, to warto, czy na jakimś Skype'ie jakkolwiek, spotkać się z najbliższymi, dzwonić do siebie, pytać, co się dzieje. To też taka może niefortunna rada udzielana w telewizji, ale jednak trochę mniej informacji. Specjaliści widzą problemy medyków. Niewielu jednak chce już teraz korzystać z ich wsparcia. Czasem lekarze obawiają się, że może być jeszcze gorzej. Coraz częściej pacjenci umierają po prostu na rękach osób, które pracują w szpitalach. I ileś już takich przypadków po prostu naprawdę obciąża ten personel, więc my słyszymy, że jest zapotrzebowanie i dlatego chcemy jakoś po prostu jako psychologowie, jako psychiatrzy tutaj to, co możemy zrobić, to po prostu z naszej strony zapewnić. Dlatego proponują konsultacje i spotkania. Wsparcie psychologiczne i psychiatryczne dla personelu medycznego może się okazać niezbędne. Informacje i zapisy możliwe są telefonicznie lub mailowo. Katarzyna Sudnik, Echo24.